jest afera wokół duchowego spadkobiercy Bioshocka. Atomic Heart, bo tak nazywa się owa produkcja, to bardzo obiecująco i efektownie wyglądająca gra FPP stylistyką i klimatem przypominająca Bioshocka. Produkcja jednak nie jest wolna od kontrowersji. Deweloperem Atomic Heart jest rosyjskie studio Moonfish, które niedawno zostało oskarżone przez raport wydany przez AIN.Capital o zbieranie danych osobowych użytkowników odwiedzających ich witrynę internetową i przekazywanie ich do rosyjskich organów państwowych. Deweloperzy natychmiast wydali oświadczenie, w którym tłumaczą, że owe oskarżenia są błędne i przestarzałe, a firma nie przekazuje żadnych danych osobowych. Jedno w tym wszystkim jest pewne, o grze zaczyna być głośno. A wy jak sądzicie, Atomic Heart to faktycznie narzędzie szpiegowskie Rosyjskiej Federacji, czy owe oskarżenia są przesadzone? Dajcie znać w komentarzach.